Dzień dobry, witam w programie Czas dla Ekonomii. Dzisiaj moim Państwa gościem dr Krzysztof Biernacki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Od początku miesiąca, od lipca wprowadzone zostały takie nowe regulacje, jeżeli chodzi o płatność, o kwestie podatkowe dotyczące towarów z zagranicy. No i właśnie, powiedzmy, co w ogóle się zmieniło? Mamy nowy tak zwany pakiet e-commerce, to się tak ładnie nazywa z języka angielskiego, który był wprowadzony celem uszczelnienia, taka jest przynajmniej oficjalna wersja, naszego systemu podatkowego po to właśnie, żeby towary, zwłaszcza o niskiej wartości, komputery, różne gadżety, które kupujemy za granicę na takich portalach jak na przykład AliExpress, żeby to również było opodatkowane. Dlatego, że do końca czerwca formalnie było to opodatkowane, był problem z poborem tego podatku, więc tutaj podjęto właśnie działania, żeby to jakoś ujednolicić. Czyli teraz kupując komputer, no właśnie, na przykład z AliExpress czy z innego tego rodzaju portalu, zapłacimy drożej. Powinniśmy zapłacić drożej rzeczywiście, jeżeli będziemy stosowali te nowe przepisy, no bo formalnie pojawia nam się obowiązek, no właśnie, zapłaty podatku VAT i to jest jakby ten bardzo istotny element, który na tą cenę nam będzie wpływał. To co jest w ogóle przyczyną tychże regulacji? No okazuje się, że to nie jest pomysł tylko naszego ustawodawcy, to jest cała taka szeroka skala działań podjętych przez Unię Europejską. To jest właśnie związane z uszczelnieniem nie tylko naszego systemu jako krajowego podatkowego, ale właśnie systemu Unii Europejskiej, gdzie do tej pory ten import towarów o niskiej wartości był bardzo często nieopodatkowany, więc tutaj celem zrównoważenia konkurencji pomiędzy takimi podatnikami, którzy są pośrednikami, a tutaj bardzo dużo dziwnych konstrukcji się potworzyło, taka moja ulubiona to jest dropshipping, czyli właśnie takie pośrednictwo związane z zamawianiem tych towarów za granicą, to bardzo często powodowało, że ten podatek ostatecznie nie był płacony, w konsekwencji czego no, przerzucenie tego ciężaru na inne podmioty, właśnie na przedsiębiorców, którzy ponoszą odpowiedzialność, powoduje, że teraz no formalnie już ten nasz fiskus nie będzie szukał tego Kowalskiego, który jest na samym końcu, tylko właśnie przyjdzie do tego przedsiębiorcy, który jest pośrednikiem. Czyli tak naprawdę to na przedsiębiorcach teraz będzie ten obowiązek i ta piecza tutaj, jeżeli chodzi o płacenie tych podatków. Tak. Został przeniesiony ciężar właśnie na platformy internetowe. Między innymi na przykład taki statystyczny Kowalski może się spotkać z sytuacją, kiedy dostanie paczkę i kurier poprosi go o dopłatę podatku, bo na przykład firmy kurierskie, firmy logistyczne też biorą udział jakby w tej całej łańcuszku, tak, uszczelniania tego systemu, więc tak, możemy być zaskoczeni, jak dostaniemy takiego gratisa. No właśnie, bo do tej pory to raczej nie funkcjonowało, więc trzeba się na takie coś przygotować. Niestety. To jest tak, że do tej pory te firmy z Unii Europejskiej na przykład nie były konkurencyjne, jeżeli chodzi o tego rodzaju portale, nie były konkurencyjne, stąd właśnie tego rodzaju regulacje, czy... Pani redaktor, bardziej problem polegał na tym, że jeżeli chcieliśmy sobie zadać pytanie, kto płaci ten podatek, to formalnie miał go płacić ten na samym końcu konsument. No i przy takiej skali tych transakcji znalezienie tego końcowego, który dokonał zakupu, było bardzo trudne, więc to był raczej problem taki o charakterze organizacyjnym. Przeniesienie tego obowiązku, który nam się pojawił od 1 lipca na właśnie tego przedsiębiorcę, na przykład na Allegro, na przykład na tego, który prowadzi portal internetowy i pośredniczy w tego typu sprzedaży, dla organu podatkowego powoduje, że to jest dużo łatwiejsze w zidentyfikowaniu go, no i oczywiście w ściągnięciu później podatku, bo to też jest podmiot, który ma jakiś tam majątek, no i wiadomo, że będziemy mogli ewentualnie prowadzić egzekucję. Więc jest to niewątpliwie ogromne takie proceduralne ułatwienie dla organów podatkowych. To mówimy tutaj o towarach z zagranicy, czyli z zagranicy Unii Europejskiej. Z zagranicy Unii Europejskiej, tak, bo my jakby z podatkowego punktu widzenia patrzymy na Unię Europejską jako całość, to jest wspólny obszar celny, więc patrzymy właśnie na to, jak te towary wchodzą, chociaż nie ukrywajmy, pewne zmiany też pojawiły się co do transakcji wewnątrz Unii. Na przykład Polak wysyła towar do Włocha, mamy zupełnie inne przepisy, inną procedurę, inny sposób rozliczenia tego, więc tak, ta regulacja jest dosyć kompleksowa i no, będzie tutaj, czy już wymaga od podatników dostosowania się. No właśnie, jeżeli chodzi o polskich przedsiębiorców, to jak oni sobie poradzą z tymi nowymi regulacjami, jak sobie radzą już do tej pory? No jest ciężko, tak powiem, przy okazji też jako doradca podatkowy, nie ukrywam, że mamy ogromny problem, dlatego i tutaj podam przykład, z czym, że tak powiem, taki statystyczny przedsiębiorca musi się zmagać. Wyobraźmy sobie, że sprzedajemy towar z Polski do różnych krajów Unii Europejskiej, do Francji, do Włoch, do Portugalii. Do tej pory, jeżeli te obroty były odpowiednio dużej wartości, mieliśmy obowiązek rejestrować się w tych krajach, a zatem tam musieliśmy znaleźć doradcę podatkowego, kogoś, kto nam pomoże przy tym rozliczeniu. Paradoks polega na tym, że teraz procedura została uproszczona, rejestrujemy się w Polsce, ale
musimy stosować stawki podatku kraju, do którego wysyłamy towar. Więc proszę sobie wyobrazić. One są polski, różne z reguły, oczywiście, prawda? Polski podatnik, polski przedsiębiorca musi wiedzieć, jaka jest prawidłowa stawka we Francji, w Portugalii, we Włoszech, bo ponosi za to odpowiedzialność. I to pokazuje, że o ile mamy dużych przedsiębiorców, którzy są w stanie sobie samodzielnie zapewnić doradztwo, że tak powiem, międzynarodowych korporacji, no to niewątpliwie jest łatwiej. Jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia na przykład podmiotu, który chciałby rozpocząć taki biznes, ta bariera wejścia w mojej ocenie jest dużo, dużo wyższa niż jeszcze była wcześniej. Czyli z jednej strony miało być to uproszczenie, ale w praktyce okazuje się, że na razie jeszcze jest problem. Na razie jest to przeszkoda. To pytanie, jak sobie z takim czymś poradzić? Tutaj może Pan coś podpowie. No, szukamy intensywnie w internecie. Komisja Europejska podjęła działania związane właśnie z takimi kalkulatorami, gdzie można wprowadzić na przykład kody CN produktów, w oparciu o które dostajemy informacje, jak takie towary powinny być podatkowane w kraju docelowym. Tylko pamiętajmy o tym, że sama informacja nawet na teraz nie do końca nam rozwiązuje problem, bo przecież stawki się zmieniają, tak? Oczywiście. I może się okazać, że za pół roku zupełnie inaczej to wyglądało. Także niewątpliwie dużo większa ilość pracy po stronie tego naszego przedsiębiorcy krajowego, zwłaszcza małego, musi być dedykowana, żeby dostosować do tych nowych rozwiązań. Czyli z jednej strony jesteśmy na bieżąco z podatkami w każdym kraju, tak, w którym chcemy swoje towary sprzedawać, a z drugiej strony my jako konsumenci też musimy mieć już teraz tą świadomość, że będzie troszkę drożej, jeżeli tak sprowadzamy sobie, chcemy zakupić towar za terenu Unii Europejskiej. Dokładnie tak. Tu postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.